Witam serdecznie. Dziś będzie trochę nietypowo, gdyż książka jest z dziedziny, którą nie zajmuję się naukowo. Mimo to o moją opinię prosił swego czasu jeden z subskrybentów. Ponieważ pracę tę przeczytałem, mogę się za nią zabrać. Dzisiaj pod lufę trafia Waterloo 1815 Tomasza Malarskiego. Książka ukazała się w 1984 roku, więc jest tylko trochę młodsza ode mnie. Stała od lat na półce i nawet nie pamiętałem, skąd ją ma. Teraz dzięki dedykacji na pierwszej stronie już wiem, że prawie 14 lat temu dostałem ją od mojego przyjaciela Szymona, którego serdecznie pozdrawiam. Data wydania Waterloo 1815 w połączeniu z brakiem mojej fachowej wiedzy w temacie powoduje, że będą to bardziej wrażenia z lektury niż prawdziwa recenzja. Mimo to zachęcam do obejrzenia całego odcinka. Nie udało mi się odnaleźć nic na temat autora książki. W katalogu Biblioteki Narodowej funkcjonuje jeszcze jego anglojęzyczny artykuł na temat Polaków u boku Napoleona. Ze wstępu zaś wiadomo, że do przytaczania cytatów z prac francuskich potrzebował pomocy. Na początek rzut oka na spis treści i analiza zawartości poszczególnych rozdziałów. Jeżeli chodzi o treść pracy, to jest ona bardzo rozsądnie rozłożona i podzielona. Nie zaczynam od genezy wojen napoleońskich, ponieważ pierwszy rozdział nosi tytuł Powrót Orła i, jak łatwo się domyślić, dotyczy powrotu Napoleona z Elby. Dlaczego właśnie Belgia? Analiza terenu, możliwości działania, Charleroi, pierwsze uderzenie, czyli początek operacji wojsk napoleońskich, następnie dzień dwóch bitew, Quatre Bras i Ligny, czyli 16 czerwca 1815 roku, operacje wojsk napoleońskich przeciwko Wellingtonowi i Blücherowi, odwrót na pozycję Mont-Saint-Jean, czyli od przegrupowanie sił Wellingtona przed batalią, oczywiście tytułową batalią, czyli Waterloo, następnie początek bitwy, obrona Hougmont i walka kawalerii, kolejny rozdział walki o Hougmont i La Haie-Sainte oraz przybicie Prusaków, które w zasadzie rozstrzygnęło bitwę. No i atak Gwardii Cesarskiej, klęska Francuzów. A także jako dodatek działanie grupy marszałka Grouchy'ego, który swoim działaniem właśnie przyczynił się do tego, że Prusacy pod Waterloo zdążyli. De facto można go uczynić winnym przynajmniej częściowo klęski. Interesujący jest aneks, który zawiera wykaz jednostek francuskich, angielskich i pruskich biorących udział w walkach 15-19 czerwca 1815 roku w Belgii. Oprócz tego mamy wykaz ilustracji ważniejszej literatury. Jednym słowem, jeżeli chodzi o samą konstrukcję treści, moim zdaniem proporcje są bardzo dobrze rozłożone. Mamy zarys tła początku wydarzeń, opis terenu działań. I większość książki zajmuje opis działań, które skończyły się klęską Napoleona. Kilka słów na temat bibliografii Waterloo 1815. Bibliografia została nazwana wykazem ważniejszej literatury. Zawiera niecałe pół strony źródeł i dwie strony opracowań. Wydaje mi się, że jest to wystarczające jak na tamte czasy, no a biorąc pod uwagę okres, jaki minął od powstania tej książki, opracowania są zapewne w sporej części przynajmniej przestarzałe. Jeżeli chodzi o przypisy, niestety znajdują się jedynie pojedyncze. Aczkolwiek wydaje mi się, że wynika to raczej z tego, iż seria miała być mocno popularno-naukowa i stąd ograniczano umieszczanie przypisów, a nie, że autor po prostu nie był w stanie ich w odpowiedni sposób przygotować. Omówienie map z pierwszego wydania. W książce znalazłem trzy mapy. Nie ma ich spisu, ale przekartkowałem ją dokładnie, więc mam nadzieję, że żadne nie pominąłem. Pierwsza z nich nosi tytuł Teatr Działań Wojennych w Belgii i przedstawia sytuację wojsk w nocy z 14 na 15 czerwca. Druga z kolei pokazuje działania w dniach 15 do 20 czerwca, gdzie widać całą kampanię od bitew pod Ligny i Quatre Bras po Wavre i Waterloo. Ostatnia zaś mapa przedstawia rozłożenie wojsk w bitwie pod Waterloo. Nie jest to dużo, a jakością dzisiaj może nie imponują, ale myślę, że jak na lata, w których książka się ukazała, stały na bardzo dobrym poziomie. W każdym razie są czytelne i z pewnością ułatwiają zrozumienie opisywanych wydarzeń. A to jest w zasadzie cel publikowania map w książkach historycznych naukowych. Czas na podsumowanie. Mimo, że książkę czytałem chyba na studiach jakieś 18 lat temu,
to niektóre fragmenty przetrwały mi w pamięci. Barwny opis szarży Scott Grace, obrona Hougomont czy uderzenie Starej Gwardii. Myślę, że cel pracy, o którym autor skromnie napisał, że jest nim, cytuję, jedynie próba rekonstrukcji wydarzeń z podkreśleniem momentów ważnych i przełomowych, które wpłynęły decydująco na wynik końcowy, koniec cytatu, został w pełni osiągnięty. Mimo iż od pierwszego wydania tej książki minęło już 35 lat, to nadal może ona z powodzeniem pełnić swoją popularyzatorską rolę. Wystawianie oceny się nie podejmuje, gdyż byłoby to jakby porównać zabytkową limuzynę do współczesnych aut i wytykać jej na przykład brak wbudowanej nawigacji czy kamery cofania. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zainteresowanych zachęcam również do obejrzenia wcześniejszych odcinków. Niektóre z nich są widoczne na ekranie.